pana zdanie na temat likwidacji Straży Miejskiej. Co pan sądzi w ogóle o pomyśle referendum, które zostało podjęte na wczorajszej sesji? Myślę, że nie tylko w Jaśle, bo ten temat pojawia się w wielu miastach, gdzie Straż Miejska funkcjonuje. Jeśli chodzi o referendum, ja wyraźnie wyraziłem swoje zdanie wczoraj na sesji. Powiedziałem, że powinniśmy uszanować wolę mieszkańców, bo wypełnili te warunki, jakie stawia przed nimi ustawa, czyli zebrali wystarczającą ilość podpisów i tutaj przekonywałem radnych, że jednak powinni podjąć decyzję o przystąpieniu do referendum. I taka uchwała została podjęta, referendum wyznaczono na dzień 8 lutego. Czyli pan również jest zdania, że należy oddać tą decyzję do rąk samych obywateli, samych mieszkańców miasta Jasła? Jeśli ustawodawca taką możliwość przewidział, jako jedną z form demokratycznego wypowiadania się w takich tematach, to jak najbardziej. A tak na marginesie, jakiej decyzji wyborców się pan spodziewa? Obawiam się, że referendum będzie nieskuteczne ze względu na zbyt mały udział, bo wymagany jest na poziomie 30%. Jest szansa, że czy zagrożenie, że taka się nie pojawi? Myśli pan? Myślę, że jest, bo mało które referenda w kraju udają się. Przez udają się rozumie właśnie wystarczający udział mieszkańców. Aczkolwiek życzę inicjatorom, żeby rzeczywiście mieli szansę poznania tego głosów mieszkańców właśnie w formie referendum. To też będzie jakaś nauka, cokolwiek by się nie stało. Na pewno tak. Chociaż mam tą świadomość, że wynik referendum, nawet jeśli będzie nieskuteczny, nie będzie miarodajny, dlatego że część pewnie, która jest przeciwna rozwiązaniu Straży Miejskiej, po prostu do tego referendum nie przystąpi. Referendum w lutym, może jeszcze nastąpi jakieś takie zjednoczenie mieszkańców, że faktycznie ten poziom 30% zostanie osiągnięty. To zobaczymy dopiero w lutym. Chciałbym pana zapytać także o projekt modernizacji Jasielskiego JDK-u. Co się w nim zawarło, na jaką kwotę on opiewa i wiemy, że minął termin składania wniosku, bardzo krótki termin realizacji. Co w takim razie w planach? Tak, rzeczywiście termin ten pierwotny był jeszcze wcześniejszy, praktycznie na przełomie, kiedy jeden burmistrz kończył, drugi zaczynał kadencję. Wystąpiliśmy z prośbą o przedłużenie terminu na podjęcie decyzji. Taki mieliśmy do dnia wczorajszego, czyli do 15 grudnia. I tutaj decyzja jest pozytywna, to znaczy chcemy przystąpić do realizacji tego projektu. A tak bliżej, to jest to projekt, który już był składany w roku 2010 właśnie w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja. Wówczas mimo bardzo dobrej oceny niestety nie uzyskał dofinansowania w związku z brakiem środków. Okazało się, że w ramach realizacji tego programu nastąpiły oszczędności i otrzymaliśmy propozycję ponownego złożenia, czy też nawet realizowania tego projektu. Bliżej, no jest to modernizacja przede wszystkim domów kultury, zarówno w Jaśle, jak i w Liptowskim Mikulaszu, bo jest on partnerem w tym projekcie, a ma to na celu poprawę jakości świadczonych usług właśnie poprzez modernizację tych domów kultury. Wartość projektu cała to blisko 4 miliony euro, przy czym tutaj główne nakłady są przewidziane dla Jasielskiego Domu Kultury. Przejdźmy do sportu. Chciałbym pana zapytać o Jasielskich Czarnych. Jakie ustalenia są po spotkaniu z władzami klubu? Bo wiemy, że takie było. Tak, rzeczywiście doszło do tego spotkania. W głównej mierze miało ono na celu przede wszystkim poznanie problemów, z jakimi się ten klub boryka, bo przeróżne pogłoski pojawiają się na mieście, przeróżne do mnie docierały. Chciałem to po prostu poznać u źródła. Rzeczywiście spotkanie trwało grubo ponad 2 godziny. Poznaliśmy sytuację klubu, nie wygląda ona najciekawiej. Ale nie widzimy jeszcze tego w czarnych kolorach. Rzeczywiście, trzeba będzie jakiś program oszczędnościowy przewidzieć. Trzeba będzie, no niestety, wybrnąć z pewnych zaległości finansowych, jakie są w klubie. Natomiast tutaj naprawdę jest dobra wola zarówno ze strony burmistrza, jak i radnych, aby ten klub jednak mógł dalej funkcjonować na terenie miasta. Czyli kibice czarnych mogą być spokojni, mogą spać spokojnie, że ich ulubieńcy w dalszym ciągu będą ich cieszyć i czasem trochę smucić, jak to zwykle w sporcie bywa, swoją grą? Jak to zwykle bywa, to pewnie oczekiwania i możliwości będą się troszeczkę rozbiegać, ale tutaj chciałbym powiedzieć, żeby raczej byli spokojni, bo zrobimy wszystko, aby klub z ponad 100-letnią tradycją jednak w mieście pozostał. Jakie plany rozpoczęte przez pana poprzednika, pana Czarneckiego, zamierza pan
realizować, kontynuować albo wprowadzać w życie dopiero? Są takie. Tak jak powiedziałem, jeśli one są dobre i rzeczywiście godne realizacji, to ja jak najbardziej będę się starał, aby weszły w życie. Proszę mnie na tą chwilę jeszcze nie pytać o wszystko. Ten tydzień to naprawdę był poświęcony na to, aby porozmawiać właśnie z kierownikami wydziałów. A prawda jest taka, że no, pojawiało się dziesiątki osób, które też chciały przyjść do burmistrza. Mówię tutaj o mieszkańcach, mówię o przedsiębiorcach. I ten tydzień głównie na to był poświęcony. Oczywiście na bieżąco staram się zapoznać z tym, co jest przygotowane. Są takie projekty, jak chociażby Miasto Wiedzy, jak temat, którym się będziemy musieli zmierzyć, a więc cały transport na terenie miasta i gmin ościennych. W to wszystko staram się wprowadzić, ale no nie ukrywam, że dużo czasu zajął także temat teraz Jasielskiego Domu Kultury, bo było to coś, co zupełnie pojawiło się nagle i trzeba było też podjąć decyzję. Ta decyzja została podjęta i tak naprawdę to znów kolejny temat, z którym się trzeba będzie zmierzyć, bo w projekcie budżetu na rok przyszły to zadanie nie było przewidziane, a więc teraz znów konieczność sprawdzenia, co w budżecie można przesunąć, z czego można zrezygnować, gdzie te środki znaleźć, aby zgromadzić wkład własny, a to też nie mało, bo to około 3 800 000 zł. To jeszcze zapytam pana w takim razie o współpracowników. Czy udało się już skompletować cały gabinet? Cały. Pół, nazwijmy to. Dlatego, że zastępca to pan Pikul Antoni, czyli ten, który był do tej pory zastępcą. Tutaj przede wszystkim patrzyłem na stronę merytoryczną. Niepotrzebne jest zamieszanie związane z wymianą zastępcy, szczególnie w tak gorącym okresie. A znamy się od lat, znam jego możliwości, zna to miasto przez te 3 lata, kiedy był zastępcą. Myślę, że wystarczająco dobrze go poznał. Na tą chwilę myślę, że jest to zdecydowanie dobra decyzja, aby te zadania, które gdzieś tam zostały rozpoczęte, właśnie były nadal nadzorowane przez pana Pikula. Oczywiście ja też nie jest, mi temat inwestycji nie jest mi obcy, bo też jestem budowlańcem i zresztą to było moim zadaniem jako zastępcy. Jeśli chodzi o drugiego zastępcę, bo tak jest przewidziany w strukturze Urzędu Miasta, też mam sprecyzowany już kierunek i praktycznie można powiedzieć, że wiem, kto będzie zastępcą, aczkolwiek jeszcze rozmowy trwają, więc wstrzymam się z ogłoszeniem, kto nim jest. To nie będziemy w takim razie póki co ciągnąć za język. Myślę, że sprawa, kiedy będzie już gotowa do przekazania szerszej opinii, to i my ją poznamy w takim układzie. Na pewno. Dziękuję w takim razie pięknie za rozmowę i za spotkanie. Gościem studia Trendy Radia był pan burmistrz miasta Jasła, pan Ryszard Pabian. Dziękuję państwu, do widzenia.